Cześć. Halo? Nie, nawijaj. Cześć. Cześć. Na pogrzebie jestem. Możesz nawijać. Na porodówce jestem. Halo? No siema, nawijaj. Nie, no przecież mówię, że mogę gadać. Mam chwilkę. No cześć. Nie przeszkadzasz, nawijaj. Na porodówce jestem. Ty no. Pewnie, że nie zwiedzam. Jolka rodzi. Znaczy, Jolka się denerwuje. No wiesz co, jakoś nie było okazji zapytać. Poczekaj chwilę. Jolka! Rysiu dzwoni i pyta, czy się denerwuje, z Witusiem siedzą. Jest to chyba trochę. Zaczęła ci nie gadać. No to się nie denerwuj, kochanie, no tylko przyjdź jak na kursie, no. Dobrze. Dała, rozumiesz, wnuczce, rozumiesz, na komunię lalkę. Ta. Naturalnej wielkości, kochany. Made in Taiwan. Ta. Tylko, wiesz, ta lalka miała taki wiecznie zdziwiony wyraz twarzy. Taki... No rozumiesz, no. Albo drugiej, rozumiesz, dała płytę DVD, no. Śpiąca kurewna i siedmiu krasnoludków. Tak. Ty, słuchaj, ale wiesz, te karzełki to Boże mikrego wzrostu, ale braci wyposażone! No to bardzo przepraszam, ja żadnego innego Boga nie znam. Ja zaraz nie! Była jeszcze Baśka Bu! O Jezu Chryste, tato dopiero miała cyce. No co ty, w GSM-ie pracujesz? No co ty? Ty do Witusia też będziesz dzwonił? Kurwa, on się zesra ze strachu, no! Dobra, Boże, przepraszam, no ja... No tak mi się wymsknęło, no. Ty, Jezu, a ty jesteś może na naszej klasie? No co ty? Ty, a ile masz osób w klasie? 12? A, 12 apostołów. No i co, i zero babek? No. A dlaczego ty koszulę zdejmujesz? Dla bezdomnego? A, Marzenka każe. No, kochany, wiesz, jak Marzenka wydała taki rozkaz, to... Marzenka też zdejmuje koszulę? Ty, Witek, weź ty jej wytłumaczę współczuciem, ale niech się opanuje, no. No to weź ją za fraki i wsadź do samochodu. Jak to bezdomny chce twój samochód? I co, Marzenka się wstępnie zgadza? Wituś, ty bierz Marzenkę i uciekajcie stamtąd, bo tam się niebezpiecznie robi, no. Co, no? Co, płaczę, no płaczę. Płaczę, histeryzuję, a później mieleję, no. No kochany, a co ci miałem mówić? No to wstyd jest, no. Przemoc w rodzinie, kochany. No. Ty wiesz, jakie ona ma muskuły? Że na siłownię nie musi chodzić. Zakrzania z tymi światami, przepycha się łokciami przy tych promocjach, to stary wyrobiła się, no. Nawet ją chciałem do walki w klatce wystawić. No. Ale powiedziała mi, rozumiesz, że nie wypada, ta mi nie wypada, a mnie bić to wypada, rozumiesz?